Jest wtorek, 1 marca. Wyobraź sobie spotkanie, na którym uczniowie rozmawiają ze swoim mistrzem, Jezusem. W czasie tej rozmowy padają trudne słowa. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Marka. Piotr powiedział do Jezusa: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: zaprawdę powiadam Wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymać stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Uczniowie robią wyrzut nauczycielowi. Zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Co z tego będziemy mieć? Doświadczając poczucia straty, zastanawiają się, czy się im to opłacało. Czy Tobie również zdarza się czasem odczuwać żal w stosunku do Jezusa? Czy czasem masz poczucie, że idąc za Nim coś tracisz i nic z tego nie masz? Za pytaniem uczniów stoi interesowność, kalkulacja zysków i strat. Niebezinteresowna miłość gotowa na śmierć. Jezus jednak nie karci ich, szanuje moment ich rozwoju i odpowiada na ich poziomie. Idąc za mną, otrzymasz stokroć tyle, ile zostawiłeś. I ponadto życie wieczne. Nie będziesz stratny. Zadbam o Ciebie. Jakie jest Twoje doświadczenie opieki Bożej po tym, jak Mu zaufałeś? Czy doświadczyłeś, że otrzymałeś więcej, niż zostawiłeś? Thank you.
Jezus mówi: wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Daje nam ważną naukę, kiedy skupiamy się na kalkulacji zysków i strat, na byciu docenionym i zauważonym, trudniej nam dojść do Królestwa Bożego. Jeżeli zbliżamy się do Królestwa Bożego, rozumianego jako miłosna łączność z Bogiem, objawia się to tym, że robimy swoje, bezinteresownie i z miłości do końca. Nie patrzymy na zyski, straty i uznanie. Upodabniamy się do Chrystusa. Siłę do tego czerpiemy od Boga, który mówi do naszego wnętrza, dodaje otuchy i podejmuje dialog przez ludzi, stworzenia, zdarzenia. Czy jest w tobie gotowość do takiej ufności i bezinteresownej miłości? Piotr powiedział do Jezusa: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: zaprawdę powiadam Wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymać stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Porozmawiaj z Jezusem o Twoim podążaniu za Panem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.